Welcome everyone to our LifeWay Business Connect webinar. We are się, że możemy dzisiaj się z wami podzielić niesamowitymi informacjami, szczególnie jeżeli chodzi o działalność biznesową. I to jest naprawdę świetna możliwość, że dzisiaj możemy się spotkać i wzrastać razem w ramach zespołów. Mam nadzieję, że się dużo dowiecie dzisiaj na temat tego, jak stworzyć biznes, swoją działalność i ostatecznie jak zrozumieć, co robić, żeby zbudować biznes, który ma długą ścieżkę, będzie znany i słynny Jay Long będzie nam dzisiaj w tym pomagał. Jest z Malezji, jest naszym dyrektorem i zbudował bardzo silną działalność, wpłynął na życie wielu ludzi. Ma tylko 29 lat. Ja nie wiem, co ja zrobiłam w ciągu 29 lat na trudną. Ja już dawno, już nie mam 29 lat. Naprawdę, jeżeli chodzi o Jay, to jest naprawdę osobą niesamowitą i udało mi się zdobyć w 2021 roku nagrodę za to, że jego działalność była najszybciej rozwijającą się działalnością w naszej firmie, więc wy rozumiecie, dlaczego chcemy dzisiaj z nim porozmawiać. Kolejna ważna sprawa polega na tym, że on zasponsorował 1192 osoby, to jest naprawdę dużo. Szczególnie podoba mi się wpływ, jaki on ma na każde życie ludzkie. Tutaj nie chodzi tylko o liczbę, tylko chodzi o to, że zmieniają się życia, jakość życia ludzi. Dziękuję, Lee, że jesteś z nami. Witam Was wszystkich z Malezji. Dziękujemy. Jedna z tych rzeczy, które bardzo mnie zachwycają tutaj, jeżeli chodzi o Ciebie, to proszę powiedz nam na początku, co na początku było kluczem Twojego sukcesu. Ja wszystkim mówię o moim marzeniu, o tym, żeby świat stał się lepszym miejscem i naprawdę jestem zaangażowany w cokolwiek muszę zrobić, żeby tak się stało. Super. Rozumiejąc Twoją wizję i cel, myślę, że to jest bardzo duże, wielkie, większe niż to, co się, jak to się wydaje, ale również to się łączy z misją LifeWay, która polega na tym, że chcemy do miliardów ludzi dojść z naszą misją. Rozumiemy, że to jest wielkie. Jak cokolwiek myślimy, jakkolwiek marzymy, możemy się do tego dostosować. Więc my w podobny sposób chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak stworzyć kierowników, menedżerów, którzy dążą za celem. Mówiąc o kierownikach, musimy się zastanowić na początku o tym, ponieważ zaczynamy teraz tutaj z promocją maniakalną menedżerów. Jeżeli stajemy się menedżerami w danym miejscu, w danym miesiącu, możemy dostać $100 i pomóc wzrosnąć naszym zespołowi. Wtedy dostajemy $500, może $50 za każdym razem, w zależności od tego, ile osób tutaj będziemy mogli dotknąć tą misją. Jednak Jim, podoba mi się to, że nie chodzi to tylko o kierowników, menadżerów, ale również pytanie, co zrobić, żeby wyjść poza to, nie skupiać się tylko na menadżerach, ale jak postępować na przyszłość. Przede wszystkim chcę Ci zadać pytanie, skąd wiesz, na czym się skupiać? Skąd wiesz, jeżeli patrzy się na nową osobę, skąd wiesz, że jak do niej podejść? Powiem wszystkim dam wszystkim tło mojego doświadczenia.
Ja pochodzę z Malezji i wiele firm tutaj w Malezji istnieje, które chcą rozszerzać świadomość, sprzedają bezpośrednio, ale wellness, dobre samopoczucie jest tylko ich sloganem, ich hasłem. Wcale się do tego nie stosują rzeczywiście, ale w LifeWave jesteśmy zupełnie inni, mamy zupełnie inne podejście, jesteśmy zaawansowani, mamy świetne technologie i mamy bezpośredni program sprzedaży, czyli LifeWave jest zupełnie inną firmą niż inne, więc możemy mieć tutaj świetny produkt jako osoba, która skupiająca się na celach, mamy tutaj w LifeWave również możliwość posługiwania się niesamowitą technologią. W Singapurze poznałam jednego z lidera, który pracował w jednej z firm i powiedział mi, że nigdy nie spotkał firmy jak LifeWave, ponieważ tutaj mamy dużo świadectw podobnych, że naprawdę firma jest zaawansowana i technologicznie stoi wysoko. Ja czuję, że jeżeli możemy ocenić wartość LifeWave, to możemy wtedy osiągnąć nasze cele. Ja teraz chcę zacytować Dawida. Podczas konwencji powiedział, że tym, czym jesteś, to jest dar od Boga, a z tym, czym się staniesz, jest naszym darem dla Boga. Więc zastanawiam się, kim ja chcę zostać, jak staję się liderem, jaki rodzaj organizacji chcę stworzyć, jak mogę się przyczynić do danej organizacji firmy. Więc mam nadzieję, że moja firma będzie miała cel, tak jak każda osoba w życiu powinna mieć cel, i zdała sobie sprawę, że w LifeWave mamy do dyspozycji narzędzia, które sprawiają, że czynimy więcej niż potrafimy, niż moglibyśmy czynić. Ja zawsze tutaj przytaczam dane cytaty. Myślę, że wszyscy z Was znacie Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny, tak? Oczywiście. Czyli wiecie, zawsze jest jasna strona i ciemna strona życia. Tak samo tutaj niektóre siły są neutralne, ale możemy wykorzystać je w pozytywny lub negatywny sposób. Więc dzisiaj na przykład siła polega na kreatywności, innowacji, technologii. Kreatywność może być użyta w ciemnej stronie mocy lub na jasnej stronie mocy, kiedy możemy tak, żeby osoby cierpiące mogły na tym skorzystać. Więc w LifeWave skupiamy się tylko na pozytywnych rzeczach. Zawsze stajemy. David tutaj nam przedstawił nam ścieżkę, dał nam możliwości tak, żebyśmy mogli wybierać sami, co chcemy robić wcześniej. Wcześniej chcąco czy niechcąco moglibyśmy opowiadać się za ciemną lub jasną stronę życia, jednak w LifeWave mamy tutaj jasne pozytywne przykłady. Ludzie pochodzą, mają różne doświadczenia, kochają ludzi, produkty lub nie, ale żeby stworzyć tutaj silną organizację, chcemy mieć skutecznych liderów, menadżerów, którzy potrafią działać i które wiedzą, jak działać dobrze w biznesie. Więc przede wszystkim struktura organizacyjna jest ważna i następnym LifeWave w porównaniu do innych firm mamy dużo lepsze technologie, najlepsze technologie. Więc technicznie chodzi o to, że chcę ludziom mówić, że LifeWave to firma, która
która jeżeli będzie trzymała się, kontynuowała, jeżeli będziemy wkładać tą firmę wysiłek, wtedy wtedy zrozumiemy, że produkty, które tutaj stworzyliśmy, stają się jeszcze bardziej wartościowe. Jeżeli będziemy w tym razem, wtedy świat stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia. Super, podoba mi się to, co powiedziałeś i to, że tam o tym właśnie nawet mówisz, jak powiedziałeś o Gwiezdnych Wojnach, to od razu się zaciekawiłem, uwielbiam ten film i lubię, kiedy ludzie kierują się tutaj celem, kiedy rozumiem, że dlaczego tutaj się znajdują w danym miejscu i rozumieją cel LifeWave, który daje chęć ludziom, że ludzie po prostu rozumieją, jaki jest nasz cel. Również podoba mi się to porównanie życie w ciemnej stronie mocy. Kiedyś była taka historia w Ameryce mówiąca o tym, że każdy z nas ma ciemnego i jasnego wilka. Ciemny, jasny wilk pomaga nam w pozytywnych rzeczach, w wykonywaniu dobrych, pozytywnych osiągnięć. Jednak chodzi o to, czym my się karmimy. Jeżeli karmimy jasną stronę mocy, coś pozytywnego, wtedy to wszystko przynosi korzyść. I tak jak David powiedział, David tutaj karmi naszą jasną stronę, jeżeli chodzi o technologię, ale też jeżeli chodzi o dzielenie się z innymi ludźmi. Więc tak jak powiedziałam, Gwiezdne Wojny zawsze mnie tutaj zaciekawią. Więc teraz może przejdźmy teraz do strony technicznej i ja prawdopodobnie tutaj dużo powiedziałem, ale chodzi o tym, skąd wiesz, na czym się spotykać, jakie pytania zadawać, kto jest osobą, której powinnam pomóc i na której powinnam się skupić jako menadżer. Czy widzicie mój ekran? Oczywiście. Kiedy ludzie są gotowi, żeby stać się naszym tutaj menadżerem, chodzi tutaj przede wszystkim o pytanie, czy ty potrafisz tworzyć biznes? Tak, niektórzy mówią, że chcę stworzyć tutaj biznes, działalność, ale będę na pewno dosyć wolny, ponieważ mam inne obowiązki. I wtedy, czyli teraz nie chcę budować biznes, ale może kiedyś się będę potrafił do tego zaangażować. Czyli dla nas jest to znak, że jeżeli ktoś dostaje takie odpowiedzi, wtedy wiem, że ta osoba po prostu nie chce tutaj działać. Więc jeżeli ktoś mówi pozytywnie, że tak, chcę działać, wtedy widzę, że dana osoba jest bardzo pozytywna i chce. Więc w ten sposób będę wiem, jak tutaj identyfikować te osoby. Jeżeli te osoby wahające, wtedy wiem, że osoba ta nie chce się angażować, ale że mówię na 100% tak, wtedy wiem, jak postępować. I to właśnie daje mi wzory, strategii, jak powinienem z nim rozmawiać. Tak, myślę, że ważne, żeby zrozumieć tą strategię, jak tworzyć biznes. To jest bardzo ważne. Ty dobrze rozumiesz ten cały system, więc powiedz, jak to robić. Jeżeli chcesz się stać menadżerem, zawsze musisz tutaj... Chcę powiedzieć, że jeżeli... Jeżeli stajemy się napędzić tutaj naszych menadżerów, na przykład tych dwóch członków, to one ostatecznie, będąc poganani, nie wypełnią celów. Trzeba zrozumieć, że każdy człowiek, na każdym człowieku trzeba się spotkać.
skupić, więc co potrzebujemy, jeżeli chodzi o prowizję. Na przykład jeden dany menadżer nie potrafi tutaj działać biznesowo, wtedy na przykład skupia się bardziej na rodzinie. To jest właśnie mój taki rysunek, jak to u mnie działa. Jak na przykład, dlaczego my tutaj mamy oczywiście prowizję i jeżeli słabo działamy, to wtedy dużo nie zarobimy. Jeżeli pochodzisz z binarnej firmy, wtedy Wife ma tutaj duży plus, ponieważ mamy tutaj jednopoziomową strategię. Na przykład mamy tutaj jedną linię, jeden poziom. Mamy tutaj mniej osób i jest łatwiej, ale jeżeli jedna z tych osób stanie się mniej zainteresowana, na przykład tutaj ta osoba, osoby poniżej niej widzą wolumen pracy, który się pojawia i stają się bardziej skupieni na tym, co same mogą zrobić. I skupiałam się tylko na binarnej prowizji, którą mogą zarobić. Na przykład jeżeli ktoś może pomyśleć, że może mniej pracować jako menadżer, ponieważ ktoś tutaj pracuje na prowizję, więc tylko osoba, która może na tym skorzystać, to jest ta, która dostaje możliwość, ma kilka możliwości korzystania z tych owoców biznesowych, więc to właśnie bym poradził osobom, które mówią nie od początku, które są niechętne. Osoby te nie powinny tutaj awansować na poziom menadżerów. Osoby, które mówią nie, które mówią tak, które są pozytywnie nastawione, i nie ma tak naprawdę różnicy, czy one są, czy one po prawej stronie, prawą nogą chodzą, czy lewą stroną, to nie ma znaczenia. Jeżeli oni wymówią tak, to chodzą po lewej i lewą i prawą stroną. Na lewej i prawej nodze stoją stanowczo, więc kogo teraz my powinniśmy tutaj po lewej i po prawej stronie zapisać? Nie tylko osoby, które myślą, co odciągnąć, ale które też myślą, jak tutaj organizacja się do tego ma, jak się organizacja, firma do tego przyczynia. Więc tutaj mamy czterech na przykład przyjaciół, A i B, więc C tutaj i D tutaj. Cztery te osoby znają się, mają te same doświadczenia i chcemy, żeby osoby te stały się menedżerami. Więc pomyślmy o tym, E, F, G są, też również chcą dołączyć, czy chcą załączyć organizację lewą czy prawą. Więc ja osobiście uważam, że osoby te powiedziałyby, nie chcę tutaj dołączyć, nie chcę tutaj też dołączyć, ponieważ jeżeli tutaj dołączę i nie mogę być nieszczęśliwy. Jeżeli dołączę do C i D, też nie będę szczęśliwy, więc nie dołączam nigdzie. Po prostu raz kupuję od jednych, drugi raz kupuję od drugich. Nie jest to zdrowe podejście, żeby stworzyć firmę. Jeżeli A, B, C i D są w jednej stronie, po jednej stronie, A, F, G będą się dobrze czuły, bo A i B będą razem. Wtedy powiedzą do E, F, G,
dołącz do nas, dlaczego do nas, nie do nas. Więc wtedy łatwiej zacząć konwersację, gdy startujemy z tego punktu. Więc jak to właśnie tworzy działalność biznes na przede wszystkim, to jest mój pierwszy krok. Jeżeli chodzi o Malezję, to ja rozmawiam. Ja oczywiście mam tutaj dużo fanów. 26, 27 lat wtedy miałam, kiedy zaczynałam. Nie zadawałam pytania przyjaciół, nie mówiłam przyjaciołom, czy mają problem z prostatą, czy mają problem z rakiem. Po prostu mówiłem im o tych plastrach, ale też bardziej skupiałam się na obcych osobach i na demografii moich klientów, na przykład z Kuala Lumpur, z północy, i podzieliłem ich tych z północy na tych z południa i starałam się skategoryzować dane osoby do danego sektora społecznego, do tego, skąd pochodzą, jakie mają tło. Więc jeżeli chcemy stworzyć ten biznes, mogliśmy zostać menedżerem, ale nie powinien być to ostatni cel. Chcę, żebyś stał się przede wszystkim menedżerem, żeby zacząć tutaj karierę. To nie powinien być końcowy cel, tylko przede wszystkim pierwszy krok. Więc jak to zrobić? Zachęcam was, żebyście napisali, żebyście pomyśleli, jakie macie społeczne związki, jakich macie przyjaciół, znajomych. Wiecie o tym, że dzięki temu będziecie mogli wzrastać. Na przykład znamy 40 osób z pracy, było i z pracy, mamy na przykład 12 osób z rodziny i innych znajomych. Jeżeli te dwie grupy zjednoczymy, będziemy razem mieli może 100 osób. Jeżeli ta mniejsza grupa się też dołączy, to po lewej stronie będziemy mieli 40 osób, więc to może nie być aż tak dużo. Więc kiedy najpierw zapiszemy różne grupy pod względem ich liczebności czy pod względem ich pochodzenia, widzimy tutaj na przykład po tych liczby, na przykład z jednej strony będziemy mieli tutaj kolegów z pracy, koleżanki z pracy, a z drugiej strony rodzina i przyjaciół, pomoże to na przykład dostosować strategię w zależności od tych osób. Ale jeżeli zaczynamy od początku budować, wtedy sugeruję, za te knikata nie tylko sprawi, że możemy dojść do poziomu menadżera i później możemy pomóc dzięki temu utrzymać tutaj wspólność tej organizacji. I myślę, że jeżeli do tego dojdziemy, to naprawdę spodoba nam się ta działalność biznesowa. Super. Chodzi o tą równowagę i to jest jeden z kluczy. Jeżeli patrzymy na normalnie program binarny, wszyscy myślimy wtedy o tym, że jedna noga szybko wzrośnie, więc tutaj na kilka osób dodam na słabą nogę i to wzrośnie, ale tutaj nie ma żadnego wsparcia, nie ma dodatkowych materiałów, nie ma dodatkowego rozprzestrzeniania się ani korzyści, więc ludzie się denerwują, nie mają dobrego doświadczenia, więc podoba mi się, że jeżeli utrzymamy osoby te w specjalnych kręgach społecznych, wtedy będzie łatwiej. Czasami jedna grupa szybciej się rozwinie niż ona, więc potrwa trochę rozwijanie tych grup, ale ostatecznie wiemy, że długoterminowo zrobiliśmy coś dobrego dla naszych członków zespołu niż dla nas samych, więc podoba mi się ten koncept. Cieszę się, że nim się podzieliłeś, bo zrozumienie tego, co jest dane ważne, co jest zrobienie dla danej osoby, która właśnie przychodzi, również
Prowadzę się do pytania, co jest dobre dla mnie. Również podoba mi się ten koncept, że nie podobamy ludzi, nie robimy tak, żeby osoby dążyły do poziomu menedżera, ale chodzi o to, żeby zaczęli od menedżera i dążyły o to, żeby awansować na inne, wyższe stanowiska. Więc tutaj dzięki temu będą miały inne doświadczenia i inne cele, do których dążą. Więc to jest naprawdę niesamowite źródło wiedzy, co nam przedstawiłaś. Więc jak tutaj w miarę jak pracujesz ze swoim zespołem, jak utrzymujesz skupienie się, oczywiście to, żeby ludzie skupiali się na celu i jak twoje zespoły się rozwijają. Co wieczór się spotykamy i codziennie im przypominam, że wszyscy od lat pracujemy i zawsze im mówię, że zawsze możemy zrobić, zawsze tutaj chwalę Davida Smitha, pokazuję jego przykład tego, co możemy osiągnąć. Chcielibyśmy mieć każdy bohatera i ja mówię, że w LifeWave naszym bohaterem jest David Smith, bo ja w takim razie mówię moim członkom zespołu, że David jest właśnie tam osobą, tym bohaterem, który nam pomaga w LifeWave, który nam ustawia cele i ja im o tym przypominam, że powinniśmy mieć te cele i po prostu też używam różnych metafor, powtarzając tą właśnie wiadomość, to przesłanie. I czasami osoby mówią, nie mów mi o celach, ja po prostu chcę zdobyć tutaj, działać. Ale właśnie to chodzi, żeby mieć wizję w firmie. To jest właśnie firma z wizją, dlatego trzeba mówić o celach. Czyli jesteśmy na Zoomie i słyszymy, że są firmy, które robią wszystko, żeby poprawić życie ludzkości na świecie, ale my tak samo możemy stać się tutaj, przyczynić do tego jak najbardziej. Ja codziennie spotykam się z członkami zespołu, mówię im o naszym celu, mówię o tym, co robi LifeWave i jaki jest nasz wspólny cel. Super, podoba mi się to, właśnie łączy się z tym, o czym dzisiaj mówimy. Przede wszystkim o tym, że się wszyscy byśmy zgrupować, łączyć i o tym, po co my tutaj jesteśmy. David jest jednym oczywiście z naszych bohaterów, jeżeli przyjrzymy się temu, co zrobił, gdzie był. Ja często się z nim spotykałam w jednym pomieszczeniu i on na pewno jest najbardziej mądrą osobą na całej sali i jednak nie chcę, żeby go za to chwalili i nie jest to coś, co często widać. Coś w LifeWave, ktoś może się chować za innym osobem i on też nie przyznaje się do swoich zasług i patrząc na to, możemy go naśladować, po prostu być dobrą osobą, być wojownikami światła i podoba mi się właśnie ten koncept, tak jak David, postępować po prostu. I myślę, że jeżeli to przekażemy naszym zespołom, widzimy tutaj dużą rozmowę, jeżeli zawsze będziemy dużą różnicę, po prostu trzeba pamiętać, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego robimy dane rzeczy. Codziennie musimy to robić, żeby tworzyć silne zespoły. A dlaczego? A jak to robimy? Po prostu pamiętając o naszych celach, w stosunku do których, które chcemy osiągnąć. A David jest naszym tutaj bohaterem, który daje nam to światło, ponieważ już
Ty tak samo tutaj dużo się przyczyniłeś, dużo pozwoliłeś ludziom żyć lepiej. Teraz kolejna sprawa. Mam tutaj wycieczki na zachętę, które odbywają się na całym świecie, w Malezji. Jeżeli ktoś buduje i tworzy silny zespół, może pojechać do Wietnamu. W Stanach Zjednoczonych jedziemy na Arubę. W Europie jedziemy do Grecji. W zależności od tego, gdzie jedziemy i w stosunku do czego, co chcemy osiągnąć, mamy tutaj tą okazję na wycieczkę. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze zespoły stały się menadżerami lub weszli na dalsze rangi, proces ten pomoże nam zdobyć punkty, które ostatecznie zaowocują właśnie w tym, że możemy pojechać na wycieczkę lub zdobyć coś inne zachęty. A wycieczka oczywiście będzie już wycieczką życia. Dzień, ty na pewno już kilka razy pojechałeś na dane wycieczki, są tutaj świetne. I co ty na przykład, czego doświadczyłeś na tych wycieczkach? Jakie masz doświadczenia? Life Off jest bardzo hojny dla wszystkich liderów, którzy pracują. Bardzo mają szczegółowe tutaj organizacje i super, że o tym mówisz, ponieważ to, co osiągnąłeś w tym czasie, który tutaj byłeś, to, że dzisiaj tutaj jesteś, na pewno czułem, że to właśnie, to co teraz mówisz, jest wszystko skupia się na tym, co robić i czujemy, że naprawdę świetnie, że jesteś tu z nami i tak samo jak David, ty i David i inni budujecie naszą kulturę, działacie naprawdę w pozytywny sposób. Dzięki temu nasza kultura będzie się rozszerzała, będziemy wzrastać. Mamy niesamowitą technologię, wspaniałych liderów i świetną kulturę oddawania i wspierania innych. Już to dzisiaj powiedziałeś nam, tak wszyscy mogą na pewno to poczuć, że rzeczywiście tak jest. Więc dziękuję bardzo, że nam byłeś w stanie to wszystko powiedzieć i że przekazałeś nam te informacje i czekamy na dalsze owoce twojej pracy. Na pewno to będzie wszystko niesamowite. Dziękuję bardzo, że jesteś z nami i naprawdę już niedługo się wszyscy spotkamy. Dziękuję. So thank you for being on this with us tonight, and we look forward to catching up with all of you very soon.